Siemanko, z tej strony GB95 i widzimy się już w 11 odcinku gry Painkiller. Jest to niby już dużo odcinków, bo 11 jak na gierkę taką powiedzmy prostą to dość sporawo. Z drugiej jednak strony bardzo fajnie się prowadzi tą grę w ten sposób, w jaki to robię. I stąd po prostu ta ilość odcinków się, no powiedzmy, nabija, bardziej bym powiedział. I w tym odcinku idziemy na bagna. Mamy zabić Jorzyn z Bazin. Potwora z bagien. I okej, okay, jest to jakiś glutek. Nie bardzo rozumiem, mam zabić te bańki, czy co? Kurwa mać. Odjebałem unik prosto w bańkę, więc zajebisty jestem. Gdzie jest tą macką? Jak mi wykurwił? No jebaniec no. No już pobędzie. Rozumiem, co mam mu robić, ale dość ciężko, bo te bańki się pojawiają dość losowo. Znaczy, na pewno pojawiają się w konkretnych miejscach, ale zanim ja ją jestem w stanie ją strzelić, tego już tam nie ma. Kurwa, jeszcze wskoczyłem. To będzie chujowa walka z nim. Faktycznie to by było tobie.
Nie wiem, co się dzieje. Dwie macki. Dobra. Wystarczy się daleko od niego odsunąć. Czyli on gasi te pożary. Tworzy kolejne bańki. W sumie niepotrzebnie skorzystałem. Tylko gdzieś mi się bańki pokończyły. Pływa. Mogą być gdzieś hapsy. No kurwa, nic mu się nie dzieje, no. Te bańki wylatują, to ja mogę śledzić przynajmniej, wiedzieć gdzie leci. Coś macki. Chyba to mam tutaj. Jasne, że mnie złapał. Jakbym nie próbował go zabić, tak jest to problematyczne. Ten etap jest jeszcze spoko. Coś tu idzie ugrać, ale później. No i do takiego etapu umiemy dotrzeć. Ciągnę mu coś. To drugi atak plus minus, ale obywa. Ale nie zawsze. Już nie. No już nie,
może mam bańki i odbić. O. Teraz znów pobywa, no. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa. Okej, to jest coś jakieś, nie wiem, jak było zanieczyszczenie tych baniek. No, gin, zaraz słyszysz. I najsu. Wyjebał gdzieś w kosmos. I człop. Zginął. Ty, zabiłem go w mniej niż 4 minuty. Zawsze się tyle męczyłem, no zajebiście. Zabite potwory, to na maksa, no całej amunicji nie mogłem podnieść, dlatego nie mam znalezionej. Ale tak to jest. 2 razy szybsze przeładowanie. Ciekawe, pasywne? Wydaje mi się, że nie. Is that blood? Yeah, but I'm fine. I said I'm fine. Okay, okay. Let me see the scroll again. The troops are on the move from here, but I can't determine where they've gone. They've definitely moved north, but I'm not sure where exactly. Okay, I think I know someone who can help. It's Daniel. Eve, this is Asmodeus. Asmodeus, Eve. Daniel, he's a demon. Let's get out of here. It's okay, I know him. He's a friend. Hey, thanks, Daniel. Look, it's okay. He'll know where the generals are hiding. So, how exactly do you two know each other? A while back, I heard what sounded like an unusually fierce battle just outside of his building. Daniel managed to survive, but was severely injured. Impressed that he had the skills and strength to defeat 4 demons at once, I decided to help him recover. You're a demon. Why didn't you just finish him off? I am a demon, yes, but I'm not like the others. I didn't come here to hunt human souls like wild animals. I came here to escape from below. I did so long ago, and have been in hiding and waiting ever since. Wait, you're not the Eve, are you? What? The Eve? You never told me that.
It isn't something I enjoy speaking about. Wait, why are you here then? Where's Adam? So, Daniel, what can I help you with? We need help locating Lucifer's armies and the other generals. Lucifer has been sneaking his vast horde of minions into this world for a long time, strategically positioning them for an assault on Heaven. We have reason to believe that he is planning on attacking soon, and we've got to destroy the generals before they can organize their forces. I'm having an hard time acting against my own kind, but... We know they were here, but we think they've moved somewhere in the north. Yeah, they moved here, near the train station. See? I told you he'd know where they are. Thank you, my friend. I'll see you again soon. I might know of someone who has more information. I want to check it out. From what I've seen, you can probably handle this on your own. I'll meet up with you as soon as I can. Jesteśmy z powrotem. Tylko 4. W sumie nadrobiliśmy, bo tamten miał 6, ten ma 4, czyli mamy średnio po 5 dalej. A wydawało mi się, że powinien mieć i tak więcej. Jeszcze zobaczmy co to. Aha, przeładowanie tutaj, dobra. Czyli ogólnikowo co do rozmowy. Ewa wróciła. Najpierw się nami troszkę przejęła, że jesteśmy ranni, chociaż nasza postać powiedziała, że nic tam nie jest. Wiedziała, że wojska kolejnego z generałów wyruszyły na północ, ale nie wie gdzie dokładnie. Natomiast nasza postać powiedziała, że wie, że zna kogoś, kto może wiedzieć. O. I jak się okazało, tym kimś był demon Asmodeusz. Natomiast ten rozpoznał Ewę jako Tom Ewę, czyli Ewę od Adama. Z Adama i Ewy. Wytłumaczył Ewie w sumie, dlaczego on nie planuje nas... Dlaczego on nie jest taki jak inne demony, dlaczego on nie chce nas zabić i dlaczego przynajmniej my albo możemy mu ufać, ewentualnie dlaczego my mu ufamy. I po prostu postanowił nam pomóc, bo my walczyliśmy z 4 demonami, daliśmy sobie z nimi radę i dodatkowo do tego, czy nasza postać, dodatkowo do tego jeszcze miał siły, żeby jeszcze przetrwać po tej walce, więc dlatego pomógł, a pomaga nam nie dlatego, że on jest dobry, ale też nie jest zły, on po prostu wyszedł, jest w czyśćcu dlatego, że nie chciał być niżej w piekle. I podpowiedział nam mniej więcej, gdzie szukać wojsk i będziemy zaczynali wtedy od peronu. I będziemy ciągnęli dalej G. Będziemy poszukiwali kolejnego z generałów. Mam nadzieję, że ze względu na poziom trudności walka z generałem będzie tutaj, a nie zablokowana na przykład. Bo nie chciałbym czegoś takiego. Wolałbym mieć całą całość. I tak smuci mnie, że nawet na najtrudniejszym poziomie trudności i tak coś jest ścięte. Ale tym zajmiemy się w przyszłym odcinku. Na tym wam dziękuję. Miłego dzianka, miłego wieczoru. No i na razie. Hej!